chęć pozbawienia Polski osób, które stanęłyby na jej czele po zakończeniu wojny oraz zemsta za rok 1920. Oto przyczyny zbrodni katyńskiej, jednego z najtragiczniejszych wydarzeń w historii naszego kraju. Jednak dziś nie będziemy się skupiać na jej genezie, ale przede wszystkim na ostatnich godzinach życia Polaków mordowanych przez NKWD wiosną 1940 roku. Kim były ofiary zbrodni katyńskiej? To przede wszystkim oficerowie Wojska Polskiego, również ci niebędący zawodowymi żołnierzami. Żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza, policjanci, funkcjonariusze Straży Granicznej, Służby Więziennej, żandarmi, członkowie wywiadu oraz kontrwywiadu. Wszyscy oni trafili do rosyjskiej niewoli w 1939 roku. Łącznie było to niemal 15 tysięcy osób. Ale ofiarami tej zbrodni było również ponad 7 tysięcy osób aresztowanych przez NKWD i osadzonych w więzieniach tzw. Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi, czyli ziem, które po 17 września trafiły w ręce Sowietów. To również byli oficerowie wojska, policjanci, żandarmi, funkcjonariusze służby więziennej, ale również członkowie antysowieckich organizacji i osoby cywilne. Z całą pewnością można powiedzieć, że ofiarami zbrodni katyńskiej była elita polskiego społeczeństwa. 15 tysięcy polskich jeńców trafiło do trzech obozów specjalnych NKWD w Kozielsku, w Starobielsku i w Ostaszkowie. Ostatni z nich był obozem największym, położonym właściwie 11 km od Ostaszkowa na Wyspie Stołobnej. Każdy z obozów zlokalizowany był w zabudowaniach klasztornych, które zostały siłą przejęte przez Sowietów. Przez kilka miesięcy Polacy byli poddawani długim przesłuchaniom, które miały na celu przeciągnięcie ich na stronę NKWD, współpracę z NKWD oraz zbadanie ich przydatności dla Związku Sowieckiego z punktu widzenia Rosjan. Jednak spośród niemal 15 tysięcy polskich jeńców na współpracę poszło na pewno mniej niż 400. Ale czy było to 100, 200 czy 300 Polaków, tego konkretnie nie wiemy. 5 marca 1940 roku Biuro Polityczne Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików z Józefem Stalinem na czele przyjęło propozycję szefa NKWD Ławrentija Berii dotyczącą rozstrzelania 14 736 polskich jeńców z trzech obozów specjalnych NKWD i 11 tysięcy więźniów z więzień tzw. Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi. Mord rozpoczął się niespełna miesiąc później. Pierwszy transport wyruszył z Kozielska 3, z Ostaszkowa 4, a ze Starobielska 5 kwietnia. Jeńcy, których nazwiska wyczytano, byli przeszukiwani, po czym opuszczali obóz. Do końca wmawiano im, że wrócą do Polski. Dodatkowo na kilkanaście dni przed rozpoczęciem rozładowywania obozów rozpoczęto obowiązkowe szczepienia, co mogło sugerować, że Polacy zostaną wysłani do jakiegoś państwa neutralnego. Dodatkowo każdy z nich przed opuszczeniem obozu otrzymywał zwiększoną rację żywnościową. Mimo tego większość Polaków domyślała się, co szykują Rosjanie. Podporucznik Dobiesław Jakubowicz, przetrzymywany w Kozielsku, pisał w swoim pamiętniku 21 kwietnia, że po południu, po rewizji, został zabrany z obozu i przewieziony na bocznicę kolejową. Moment, w którym pociąg ruszał, oznaczał dla przetrzymywanych we wszystkich trzech obozach początek ostatniej podróży. Jeńcy z Kozielska jechali pociągiem kilka godzin na zachód. Mijali Smoleńsk i zatrzymywali się na stacji Gniezdowo. Tam na placu otoczonym silnym kordonem NKWD-zistów uzbrojonych w karabiny z założonymi bagnetami bezpośrednio z pociągu wsiadali do czarnego autobusu więziennego nazywanego Czarny Woron. Wyglądał jak ten, który widzicie właśnie na zdjęciu. Miał zamalowane szyby, by przewożeni jeńcy nie widzieli, dokąd jadą. Autobus podjeżdżał co pół godziny, zabierając kolejne grupy polskich oficerów i odjeżdżał w las. Po kilku minutach drogi ciężarówka wjeżdżała na teren ośrodka wypoczynkowego
NKWD. Tam się zatrzymywała. Polacy wysiadali, a ich oczom ukazywała się rosyjska dacza. Prowadzono ich do środka, po czym poddawano szczegółowej rewizji. Drogę z Gniezdowa aż nad sam dół śmierci w swoim pamiętniku opisał major Adam Solski. Piąte rano. Od świtu dzień rozpoczął się szczególnie. Wyjazd karetką więzienną w celkach. Straszne. Przywieziono gdzieś do lasu. Coś w rodzaju letniska. Tu szczegółowa rewizja. Zabrano zegarek, na którym była godzina 6:30. Pytano mnie o obrączkę. Zabrano ruble, pas główny, scyzoryk. Po rewizji tym jeńcom, którzy stawiali opór, wiązano ręce tak zwanym węzłem katyńskim. Ręce krępowano z tyłu w taki sposób, że każda próba oswobodzenia się powodowała zaciskanie pętli. Niektórym sznur obowiązywano również wokół szyi, po czym łączono z pętlą wokół rąk. Jeniec krępowany w ten sposób nie mógł wykonać zbyt wielu ruchów, tym bardziej, że każdy ruch rękoma powodował podduszenie. Jeszcze innym na głowę zarzucano ich własne płaszcze, które dopiero następnie obwiązywano sznurem i łączono z pętlą wokół rąk. Jeńców ponownie ładowano do karetek więziennych i wieziono bezpośrednio na doły śmierci. Polacy byli wyprowadzani z ciężarówek pojedynczo. Dwóch NKWD-zistów prowadziło skazańca na skraj uprzednio wykopanego dołu, a trzeci z nich przykładał mu do potylicy broń i oddawał strzał. Zdarzało się, że strzelano nawet kilkukrotnie. Ponadto Rosjanie dobijali swoje ofiary niekiedy uderzeniami bagnetu. Łącznie w dniach 3 kwietnia, 11 maja Rosjanie zamordowali w Katyniu 4415 polskich oficerów. Inaczej wyglądały egzekucje Polaków z obozu w Ostaszkowie i Starobielsku. Mordowano ich odpowiednio w Kalininie, czyli dzisiejszym Twerze, oraz w Charkowie. W Ostaszkowie więziono przede wszystkim policjantów, głównie szeregowych i podoficerów oraz żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza. Od 4 kwietnia 1940 roku przewożono ich pociągiem do Kalinina, a następnie ciężarówkami do obwodowego zarządu NKWD znajdującego się w tym mieście. Tam zamykano ich w celach. Nocą wyczytywano ich według imiennych list i prowadzono do jednego z pomieszczeń znajdującego się w piwnicach budynku. Tam sprawdzano ich personalia i dokonywano rewizji. Następnie skuwano im ręce kajdankami i prowadzono do kolejnego pomieszczenia. To było wygłuszone, by huk wystrzałów nie był słyszany nigdzie indziej. Ponadto Rosjanie włączali różne maszyny znajdujące się w budynku, by zagłuszyć hałas. Po zaciągnięciu skazańca do danego pomieszczenia przykładano mu do głowy broń i oddawano strzał w potylicę lub w kark. Rosjanie w Kalininie zamordowali łącznie 6287 Polaków. Podobnie przebieg zbrodni wyglądał w Charkowie. Polaków z obozu ze Starobielska przewożono pociągami do Charkowa, a stamtąd transportowano ich do obwodowego zarządu NKWD znajdującego się w tym mieście. Po uprzednim zabraniu pasów, waliz i płaszczy zamykano ich w celach. Nocą wyczytywano ich nazwiska i prowadzono do jednego z pomieszczeń znajdującego się w piwnicach budynku.
Tam dokonywano rewizji, a niektórym z Polaków wiązano ręce za plecami. Następnie dwóch NKWD-zistów prowadziło skazańca do kolejnego pomieszczenia, a trzeci funkcjonariusz oddawał strzał w kark. Głowę martwego jeńca owijano płaszczem. Łącznie w Charkowie Rosjanie zamordowali 3812 Polaków. Nocą i nad ranem ciężarówki z ciałami pomordowanych wyjeżdżały z Charkowa i z Kalinina. Rozstrzelanych w Kalininie zakopano w masowych dołach w lasach Miednoje, a tych rozstrzelanych w Charkowie w Piatichatkach. Tam ponadto ciała były najpierw zasypywane wapnem, a dopiero następnie zakopywane. Prawdopodobnie część jeńców ze Starobielska została rozstrzelana bezpośrednio nad dołami śmierci w Piatichatkach. Jeśli chodzi o sposób egzekucji w Kalininie, ale przede wszystkim w Charkowie, może zastanawiać fakt, dlaczego strzelano w kark. Odpowiedź jest prosta, ale równie drastyczna. Chodziło tu przede wszystkim o porządek. Przy strzale w kark, kula przechodząc przez rdzeń kręgowy wychodziła przez usta, nos lub oczodoły, nie powodując rozpryskiwania się mózgu na zewnątrz, co było charakterystyczne dla strzałów w potylicę. Ponadto strzał w kark dawał jeszcze większą pewność na natychmiastową śmierć skazańca. Na chwilę wróćmy jeszcze do samego Kozielska, gdyż część przetrzymywanych tam jeńców nie została zamordowana nad dołami w Katyniu, ale w siedzibie obwodowego zarządu NKWD w Smoleńsku. Egzekucje wyglądały podobnie do tych w Kalininie i w Charkowie, z tą różnicą, że skazańca umieszczano najpierw we włazie kanalizacyjnym i strzelano mu w tył głowy. Ponadto część jeńców z Kozielska została zamordowana w daczy znajdującej się w lesie katyńskim. Ciała pomordowanych w daczy i w Smoleńsku były następnie transportowane nad doły w lesie katyńskim i tam zakopywane. Na miejscu dołów śmierci Rosjanie sadzili drzewa, chcąc w ten sposób na zawsze ukryć ślady swojej zbrodni. Ponadto wokół tych miejsc rozstawiano warty, by nikt postronny nie odkrył krwawej prawdy. Z trzech obozów przeżyło zaledwie 395 Polaków. Jednak to nie był koniec zbrodni. W kwietniu 1940 roku Sowieci rozpoczęli drugą falę masowych wywózek Polaków na wschód. Tym razem ich ofiarami były przede wszystkim rodziny mordowanych oficerów. Skąd Sowieci wiedzieli, gdzie należy ich szukać? W obozach specjalnych NKWD zezwoliło na wysyłanie listów do rodzin. Następnie rodziny wysyłały do Polaków listy z odpowiedzią. Adresy, spod których te listy docierały, były adresami, pod którymi przebywały rodziny polskich oficerów. Równocześnie z mordowaniem jeńców z trzech obozów specjalnych NKWD Sowieci przeprowadzali egzekucje na więźniach z więzień zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi. Skazanych przewożono do więzień centralnych w Charkowie, w Chersoniu, w Kijowie oraz w Mińsku i tam mordowano strzałem w tył głowy. Łącznie Sowieci zamordowali 7305 więźniów z 11 tysięcy planowanych. Do dziś nie mamy pewności, gdzie pochowano te ofiary. Wiemy jedynie, że osoby rozstrzelane w Kijowie zakopano w pobliskiej Bykowni. Domyślamy się również, że zamordowanych w Mińsku pochowano w Kuropatach. Gdzie spoczywają ciała zamordowanych w Chersoniu i w Charkowie? Nie wiadomo. Prawda o popełnieniu zbrodni wyszła na jaw w kwietniu 1943 roku, gdy Niemcy ogłosili światu, że odnaleźli masowe mogiły polskich oficerów w lesie w Katyniu. Wtedy też rozpoczęła się propagandowa walka pomiędzy Niemcami a Rosjanami, oskarżającymi się wzajemnie o mord na Polakach. Sowieci zauważali, że większość strzałów była oddawana z niemieckiej broni, Waltera PP, kaliber 7,65 mm. Jednak Rosjanie zdecydowali się na użycie tej broni, gdyż rosyjski nagant nie nadawał się do tak intensywnego użycia. Broń była ciężka i się przegrzewała. Co między innymi zdradziło Rosjan? Ślady po ciosach bagnetem na ciałach pomordowanych. Ślady były charakterystyczne, czterokątne.
bagnety odpowiadające im kształtem były wówczas używane jedynie przez Sowietów. Dodatkowo ręce pomordowanych, znalezionych w Katyniu, były skrępowane sznurem produkcji sowieckiej. Ponadto badania ciał jasno wskazywały, że zbrodni dokonano wiosną 1940 roku, gdy Niemcy nie byli jeszcze na terytorium ZSRR. Wojna między tymi krajami wybuchła dopiero rok później. Rosjo, Golgoto nasza, już leżymy w grobie. Wszystko, co nas spotkało, zawdzięczamy Tobie. Ty nas bowiem w niewolę swą bestialską wzięłaś, na 6 długich miesięcy w obozach zamknęłaś. Tyś przez żmudne godziny nas przesłuchiwała, tyś na darmo nas wszystkich do zdrady namawiała. A widząc, że nieliczni chcą z Tobą pracować, rozkazałaś wiernych po cichu wymordować. Ty nas wysyłałaś na stacje kolejowe, wmawiając nam, że czeka na nas życie nowe. A co na nas czekało? Strzały w potylicę. Tyś, Rosjo, z lasów swoich zrobiła kostnicę. Lecz jeszcze tego mordu było ci za mało, więc twoje kierownictwo prawdę ukrywało. Mówiło, że tej zbrodni dokonali inni, a Rosjanie są święci, oni nie są winni. Ty nasze rodziny z domu wywlekałaś, na bezkresne stepy je nocą wysiedlałaś. Lecz Rosjo, jak błąd ogromny wtedy popełniłaś. A w swych przypuszczeniach, jak bardzo się myliłaś. Bowiem gdy pociski przez czaszki przechodziły, ty myślałaś, że wszystko po drodze zabiły. Ale pamięci o nas nigdy nie zniszczyłaś, choć czasu, Rosjo, wiele na to poświęciłaś. Ta pamięć twoje doły śmierci ominęła i żyć będzie wiecznie, bo nigdy nie zginęła.